you, what would be your story of humankind? Echo, witajcie w Humankind, w którym wojna z przodkiem wydaje się rozstrzygnięta po tych ostatnich z poprzedniego odcinka zwycięskich bitwach. Mam nadzieję, że za raptem 2-3 tury zaproponuje pokój, skapituluje, złota mi trochę da, którego mi brakuje. W tym momencie raptem 15 na turę na plusie i 729 to mało, żeby jednostki przezbroić, aczkolwiek tak kombinuję, żeby część z tych jednostek, których nie planuję przezbrajać, albo wysłać gdzieś na front, żeby honorowo zginęły w boju, albo je rozwiążę i zrobię nowe. Bo tutaj tak czasem jest, że bardziej opłaca się rozwiązać jednostkę, dać ludka do miasta i tego ludka przeznaczyć na nową jednostkę. Tak to tutaj działa. No za wyjątkiem oczywiście takich jednostek jak to tutaj, które ma już 3 awanse. No to tego byśmy nie rozwiązywali. Ale takiego pikiniera już jak najbardziej. Tutaj mam taką armię, którą, no właśnie, wybiorę się chyba na nok. Na nok, aczkolwiek nie wiem, kiedy to się wydarzy jeszcze. No najpierw muszę ten atak odeprzeć, a potem będę kombinował z jakąś ofensywą, która mam nadzieję ostatecznie pogrąży przodka i będę miał spokój. No i Holandię też chciałbym dobić ostatecznie, ale tutaj sobie miasto na wyspie założyli. A ja tutaj mam posterunek zdobyczny, który mogę do Babilonu przyłączyć, aczkolwiek zanim to wykorzystam wpływy na coś innego. I mam tu całkiem fajne rzeczy, bo tu jest jakiś przemysł, też złoto, też żywność. Ale mnie zależy na tym, bo tu jest nauka. A i tu byśmy zmierzali do tej postępowości, taki jaki był plan. 10% nauki na miasto lub posterunek. No i 5 na święte miejsce. Także całkiem to fajne, akurat tyle punktów wpływu mam. Więc wezmę. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I jak nazbieram tych punktów, no właśnie, tyle, to przyłączę to tutaj. A potem w razie czego odłączę i przyłączę do Amsterdamu, który mam nadzieję do tego czasu zdobędę. Parę rzeczy sobie zakolejkowałem. Tutaj mało produkcji mam, także dałem sobie tutaj w tym miejscu właśnie przemysłową dzielnię. Ona zgarnie mi te pola, potem pójdziemy po te góry. To jest fajne. Patrz, niebawem będzie. Tutaj robię sobie taki zakład rzemieślniczy, a potem zobaczymy, czy dalej fortyfikujemy to miasto, czy będziemy jednak w jakąś gospodarkę szli. Tutaj gospodarka, bo tutaj te góry też fajnie byłoby zgarnąć, bo to punkty produkcji. O właśnie, tutaj dużo produkcji przy tych górach, także tutaj te dzielnie przemysłowe by siadły. Ładnie, optymalnie. A w to miasto, no nie wiem, ono ma dużo tych dystryktów, bo komputer narobił. Masakra normalnie. Trzeba by... No tak, to mi zrobi stabilność, a potem pomyślimy. Tu w ogóle naukowych nie ma dzielnic. No ale tu byśmy zgarnęli ewentualnie wraz z Rotterdamem. No to też okej. Okay. To może w złoto pójdziemy. Będziemy złoto rozwijać. Albo też tworzyć jednostki. Bo tu przemysł jest niegłupi, 255. Także tu mi się podoba. No a tutaj złoto spadło z tego względu, że właśnie bitkę tutaj mamy. Jak widzimy, najprawdopodobniej uda się ją wygrać, aczkolwiek trzeba będzie się jeszcze troszkę pomordować. No trochę tego mam. Nie jest źle. Bitwa ręczna, szanowni państwo. Kolejna. Uparciuch. A on ma tutaj... O cholera, wsparcie ma też jakieś. A, takie tam. No ale to jest potężne. 50 siły bojowej i to też 50, kurde, w mordę jeża. To mój Janczar nie ma takiej siły, bo mój Janczar ma 44. Nie wiem, to się w co zmieniało. Bo potrzebna mi jakaś taka piechota, kurde, do walki w zwarciu, jak jego samurajowie na przykład. To by było fajne. Dobra, ciebie tu, panie kolego, Janczarów dajemy tutaj dwóch. To jest piechociarz, który niestety... No niestety. Nie ma osobnej ikonki. Będę tak oto truł, ale strasznie mnie to drażni, że tak to właśnie działa. Oj, nie, to tego tu. Tych ustawmy tu i tu. Bo trzeba tak wykombinować, żeby te miały zasięgi jakieś fajne. O, i to dajmy tu.
Tego tu. Oj, to jest taki ten. Aha, i on ma, będzie mógł tutaj się podmienić. O, to mi się podoba. Dobry układ. Cztery tutaj, dwie tutaj, jest okej. Grzejemy, bijemy. Z persami teraz walujemy, jak się okazuje. No, ciekawe, czy nam tutaj... Kurde, zaatakowali mojego Janczara. Mhm. To jazda szybka. Oho, patrzcie go. No jak się tu ustawił ładnie, to jest dość ciekawe, ale spokojnie jak na wojnie. My w pierwszej kolejności zabijamy tego samuraja. Jak widzimy, ładnie wyrwał. Spróbuję go tym dobić. A jest taka możliwość, jak widzimy. Tylko zabij, proszę cię. No. Come on! Bo chciałem tym... No, to już nie będę miał czym dobić niestety. To trzeba będzie poczekać chwilkę. Bo te jednostki zostawię tak, jak są. No, dostanę premię do obrony. Uwaga, tarcza będzie. Wszędzie jest tarcza. Wszędzie, także no, próbujcie, próbujcie. Tego tu zostawiłem i on tu zginie. Zginie na pewno. Ale to był taki... Mieszczuch. No, dobra. Damy sobie radę bez mieszczucha. Ludność z miasta oczywiście zeszła tym sposobem. Tylko chwila, bo to jest badziewne. To bym chciał... O, właśnie, za 40. Tym zabić. Tak. O, już nawet nie muszę poprawiać. I dzięki temu mam zasięg na tego i o to mi chodziło. Dawaj, dawaj. Okej, jeszcze go poczęstujmy. Kurde, no i przeżyje chyba. A, i przeżył. I warto by chyba było wyjść. O, Boziu. Ledwo co to przeżyje. Połowę życia mi zabrał, ale ty pior. Ale ty pior, teraz tutaj mamy dziadów. Cóż my tu mamy? O, ho, ho. Tego trzeba zajumać. Bo to jest muszkieter. No i tylko ciężko go będzie zajumać. On mnie strzeli tutaj. Oj, stąd nie mogę, ale stąd mogę. No, Gierka, weź ty mi pokaż, jak to... No. O kurde, mój piechur 53. Musimy tu wytrzymać. Dobra, spokojnie. Tarcza. Tarcza i się bronimy. Zaraz go tutaj, wiecie, wycofam oczywiście. Jak będzie taka potrzeba. A będzie. Ojejku, no, nie, no. Dobra, uciekaj. To znaczy taktycznie się wycofaj. Wiadomo, że nie uciekam. Dobra, co to jest? Łucznik, nie no, samuraj. Tego bym najbardziej chciał zabić, ale tutaj oczywiście nie mogę tak strzelić, bo mi zasłaniają, ale jakbym się ruszył tutaj, albo tutaj nawet... Starczy ci punktów? Nie, cholera. A ty tak zawiniesz? Też nie. To troszkę chyba to zrypałem, takie mam wrażenie. Nie no, zabiłbym w pierwszej kolejności to, co wali dystansowo oczywiście. Brak widoczności, tutaj też, no trudno. On ma karę do tej rzeki tutaj? Niby siedzi na polu z rzeką. Nie wiem już, jak to działa. Ten ma karę z rzeką. Ale czemu ten ma karę z rzeką, a ten nie ma karę z rzeką? Bo ten atakuje wręcz i przekracza? Tak to działa? Nie, no kurde. Oj, nie mogę tak zaatakować. To mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. To jest co? Mogę ich osłonić, tylko że tu jest ta rzeka. Ale dobra, trudno. Spoko loko. Nie trudno, tylko spoko loko. Dobra, i tak się ustawimy. Krzywdy nam nie zrobią, nie powinni. Dobra. Co oni tu jeszcze mają w ogóle? Aha, bo to trzeba będzie poczekać do kolejnej tury. Okej, mogę tak zrobić. Czego, że się dorobiłeś? O kurde. 38. Nie, to szału nie ma. To spoko. To spoko. To gramy dalej. Tutaj, no, zapraszamy, zapraszamy. I słuchajcie, trzeba obserwować teren wokół. Bo jakby znowu jakieś szły dziady, to trzeba będzie coś tutaj pokombinować. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Ciągle te 15 złota. Jakieś wydarzenie. Naukowa herezja. O, tu idziemy w postępowości, jak widać. O to chodzi. Tam jest ta nauka. I 20 nauki na 10 tur. Może być. Przyjąć. Bieremy. Bieremy takie rzeczy. Tu się robią te rzeczy, które miały się robić. To nie miało być w jedną turę? No dobra, idziemy w przemysł.
O, czekajcie, czy on tutaj idzie pod Parsę? Ja chyba się pokuszę. A nie, najpierw trzeba to wygrać, dobra. Spokojnie, to po prostu wybijmy. O, jak mnie pierdzielony tutaj ładnie zaatakował, widzicie? I to jest problem tej gry, że robimy turę, a ona sobie, gierka, wykonuje te ruchy. To się powinno odbywać dopiero jak zrobię otwórz. I teraz komputer wykonuje swoje ruchy i ja wszystko widzę, co się dzieje, a nie, że to się dzieje, kurde, gdy ekran jest zupełnie gdzieś indziej. To tak to nie powinno wyglądać. Tak to nie powinno wyglądać. No jeszcze przeżył dziad jeden. No to poza zasięgiem. To niestety mi tu zasłania. I niestety nawet zginie. Dobra, dajmy to tutaj. Bo teraz chciałbym walnąć. No jak za że rzekę ci, kurde? Ty, jaka bzdura. Jak tu pójdę, to będę mógł walnąć. Albo tu. I tego bym nie zabił, a tego zabiję na... Dobra, w takiej kolejności to zrobię. Ej, to było dziwne. To było autentycznie dziwne, ale spokojnie. Bo tu możemy zabić. I nie omieszkam. Aha, już i już ten sam guzik bym się ruszył. Też to też do zmiany. Czasem w tej grze jest tak, że jedną akcję wykonujecie dwoma różnymi guzikami, a czasem jest tak jak w tym trybie bitwy, że jednym guzikiem potraficie zrobić dwie różne akcje. I to też jest ten projekt gry, który powinien zostać przemodelowany. No bo tak nie powinno być. To, kurde, tworzy problemy, szanowni państwo. O, i tym mogę zaatakować. Najpierw. No, oj, padło. Ładnie. To uchowało nam się raptem to, tak? Tak, dobra, to spróbujemy. A nie, bo stąd nie zejdę. O, dobra, on mi krzywdy nie zrobi. Mamy dopiero raptem drugą turę, także spokojnie, niech se strzeli. No, se strzelił. My tutaj tak go zdzielimy. I ten zasłania. No dobra, to tutaj tak dokończę dzieła zniszczenia. Nie będę kombinował, nie będę... Aj, widzicie, jednym guziczkiem się ruszyłem, ale koniec rundy na całe szczęście. 18 punktów mu tutaj spadło. Nie, mnie wzrosło. A jemu ile spadło? Dużo mu spadło. Natychmiastowe 8. Dobra, zaraz będzie tutaj błagał o pokój. Gamon 1. Tylko, że tutaj jeszcze idzie. Czekajcie, bo mam tutaj... takie jednostki, które jakbym przestawił no tu, to byłbym jeszcze pod Sipar, bo to jest to, a miałbym też niedaleko tutaj. I w razie czego się tu ruszę. Tak? Tak. Okej. Okay. I to mi się wydaje niegłupim planem być. Robią się jakie rzeczy? Aha, retorta, przemysł. Dopalamy produkcję. Tak też może być. W Babilonie ludek urosł. Urosł. No może i jakiś urosł, ale pojawił się nowy, o to oczywiście chodziło. No i teraz dobre pytanie. No patrzcie, idzie. Nie, to ja tutaj tego miasta nie fortyfikuję jakoś bardziej. Bo mógłbym. Złota 90, lepiej. O, nauka, jeden na badacza. Mam tu tych badaczy 6. Dobra, wezmę to sobie. Stabilność, stówka, jest okej. Stabilność kolejne. To jest fajne oczywiście. Fort, zdolność bojowa, no właśnie. W dzielnicach i na polach przylegających do tej, czyli tutaj, wokół. Ogólnie do tych garnizonów, tak? Tak, o to chodzi. Też to dokładnie nie jest wypisane. W ogóle ta twierdza, ona fajnie działa, ale zauważcie, że teraz nigdzie nie ma opisu, jak ona dokładnie działa. Nie da się do tego wrócić. No patrz, niedługo będzie, tak do tego zmierzam, bo mogliby tu ogarnąć. No tu mam już całkiem sporo fajnych rzeczy. Mogliby ogarnąć, kurde, te opisy i tą cywilopedię, encyklopedię. No jakbym wszedł tu, to bym był już... No to też inna sprawa. Ciekawe, czy stąd by mnie, na przykład tu bym się ruszył. Jakby tu się bitka rozpoczęła, czy stąd by mnie gierka wciągnęła do tej bitwy. Czy nie? Czy muszę być tu na przykład? Nie, dobra, ja się ustawię tu. Też to powinno być takie klarowne.
Bo fajnie mi się gra, kurde, ale ale tutaj raptem dwie, ale kurde, muszkieter i samuraj, a trzeba pilnować. I tam mgła wojny, tutaj też mogą być kurde jednostki. Ale wydaje się, że jest bezpiecznie. Dobra, ustawimy to na razie tutaj, jakby coś ich będę dołączał do tej bitwy, albo wracał się pod Sipar. I proszę, ja też sobie takich muszkieterów odkryłem, o to mi właśnie chodziło. Idzie, atakuje. Ło, pany. 588? Aha, bo i ci dołączyli chyba do bitwy. O, patrzcie go, jaki skurczybyk. Już piątka. No on się nie poddaje, pierdzielony. Ale nie, czekajcie, ja też tu mam takie rzeczy. Wciągnęło tych moich, czy nie wciągnęło? Dobre pytanie. Otwórz, pokaż, wsparcie. Wciągnęło. Dobra, to spoko. Ale to też. Najpierw tutaj sobie zobaczmy, jak to tu wygląda. Mógłbym przyzbroić jakieś jednostki. Koszary robię, żeby potem taniej jednostki tworzyć w tym mieście. Tu stabilność, bo mi spada, jak widać. Potem ogarniemy sobie kolejne rzeczy. Tu się robi ten obelisk. Tutaj też zgodnie z planem starym. Czyli wszystko jest ok. To miałem przyłączyć, a mogę. Tylko czy ja tego potrzebuję? Nie, ja na razie tego nie przyłączam. Ja to do Amsterdamu sobie przyłączę, bo to mi nie da jakichś tam kolosalnych rzeczy na tym etapie. Chociaż trochę by dało, ale dobra. Chyba wstrzymam się. I bijemy się znowu, ja pierdziule, ile się można napierdzielać. Wsparcie, kogo mi zalicz... tych. Aha, oni są tu. Szkoda, że ich nie rozstawię. Szkoda. Tak by było lepiej oczywiście. Dobra, i to tak, tutaj mamy piechura. Tu mamy piechura. O kurde, nie kliknąłem tam kiedyś wcześniej w leczenie się, ale wydaje mi się, że te jednostki się wyleczyły, tak czy siak. Dobra, tutaj podobnie jak i poprzednim razem, w takim rąbie układamy te jednostki. Tu mamy tylko że teraz on ma więcej tych jednostek, ale to też wsparcie. To chyba tak prędko nie przyjdzie. Aha, to tu mi tego. Ujujuj, a jest jeszcze jeden. O, i tego dajemy tu. A reszta tak jak byli i tamci. Bo tu nie wejdą. A nie, mogą tędy, widzicie? Dobra, to tutaj mam posterunek, to ustawię to tutaj, to tutaj, ty tutaj. No i wydaje mi się, że jest ok. Zobaczmy, co oni tam mają. No i kurde, podobne dziady, tylko że to... To ma atak, z tego co pamiętam, tylko pośredni. I jak się ruszy, to już nie może strzelić. Gdyby było napisane wprost, to byśmy wiedzieli, a tak to trochę zgaduję. Ale wydaje mi się, że tak to było. Ja za to moimi janczarami. Nie muszę się takimi rzeczami przejmować. Biorę go. Ruszę go. O kurde, tak naokoło? Tu. Bo jakbym tu, to ten by mi zasłaniał, bym nie strzelił. A tak to patrzcie, jak mogę strzelić. Nawet w tego mogę strzelić. Dobra, ale spokojnie. Najpierw może tymi. Ale nie, bo tutaj też mam zasięg w tego. Nie, nie mam, bo mi ten zasłania. Ale czekajcie, bo najpierw mogę... O, jakie ja mam tu zasięgi w ogóle fantastyczne. Po kolei. Tu mamy samuraja, którego trzeba oczywiście ubić. A tu mamy samuraja, którego trzeba oczywiście ubić. Tym go dobijmy. Proszę bardzo. Leży i kwiczy. Ten jakiś wytrzymały skurczybyk. No i proszę, już nie żyje. Tu mamy arkebuzera, którego też trzeba ubić. I w pierwszej kolejności próbujmy go tak ubić. A co tak słabiutko, co tak słabiutko? Chodź no tutaj. Tylko że właśnie, kurde. Będą mi zasłaniać. No dobra, tu jest ta rzeka, to co mi się nie... No! Strzelaj, dobrze. Jeszcze jeden, aha, tylko że ten mi będzie zasłaniał. Nie, teraz mi nie zasłania. Aha, bo to wsparcie i oni nie zasłaniają, z tego wychodzi. Lol, jak to dziwnie działa. Ale znów warto pamiętać. I tu mam tych piechurów, kurde, ich trochę się boję tak tu wywalać, w gruncie rzeczy. Patrzcie, mój ledwo zipnie. Oj, czekajcie, bo tu mamy... Tu ich jakoś zastawimy. Tak, ja ich potem będę przestawiał w razie czego. Spokojnie, jak na wojnie. I tego też zostawię tutaj. No, on jako wsparcie to tak jakby fizycznie nie istniał. To tak śmiesznie działa.
Bezpiecznie? No, tylko że tu są jeszcze dziady. O, pani. Jeden strzał i po gościu? Czy wy to widzieliście? Kogo on mi tu zabił? Takiego piechura. No nie był jakiś przepotężny, no ale i tak szkoda. Weź zdychaj, dziadu. Nie ma zasięgu. O kurde, to trzeba by stąd wyjść. Aha, tu nie ma zasięgu. Aż się boję wyjść, bo to fajna jednostka. No dobra, wyjdę. Co mam nie wychodzić? No kurde, no pozabijają mnie tutaj. Jakie paździerze jedne. No schowam go aż tam. Schowam go aż tam. Tego tutaj musimy zajumać. Bo nam tu krzywdę robi. Co ja go tak słabo biję? Co to ma w ogóle? No. No, teraz to ja rozumiem. Teraz to ja rozumiem. I ty mi jeszcze trzeba popyrgać. No kurde, weźże się gierka. Odmul, pokaż mi jak to wygląda. 0,12. Aha, bo tu nie mogę. Aha, bo mi góra zasłania. Okej. Okay. No ma to sens, aczkolwiek widzimy niewiele go bolało. No nie fajnie, nie fajnie. Bardzo nie fajnie. Wali kurde. O kurde, i kolejny piechur padnie. Come on! I tak tych jednostek nie mogłem przezbrajać do niczego fajnego. Dobra, mam ich gdzieś. No szkoda oczywiście, ale mam ich gdzieś. Dobra, muszę się stąd ruszyć, jak widzimy. No! Jakie to dziadostwo wytrzymałe? No nie wierzę normalnie. Za daleko jestem teraz już. Czekajcie, najpierw może strzelę tym. Jakbym się tak ustawił tu. Ojojojoj. Nie mam siły do tej gierki. Tego tu. Nie no, tego trzeba zabić. Tak trzeba walić, żeby ich zabijać. Rzecz jasna. To tu. Moi janczarze lepsi, bo się mogą ruszać i walić. Ile ty masz tego zasięgu? Trzymasz. To ty, jak tu go ustawię, to go nie strzela. Jak tu ustawię, to go strzela, a potem mi zabiją. Jak tu się ustawię, to też strzelę, ale potem mi go mogą zabić. Ale zaryzykuję. No i znowu. No tylko zabijcie. No dobrze, jeszcze zostało ile? Dwie i tam cztery. Co? Ej, gdzie to jest jeszcze? No to jest ten. To jest ten. A to gdzie? Gdzie to to? Ej, nie wiem, albo to się zbugowało, albo naprawdę gdzieś są znowu jakieś jednostki, których będę szukał nie wiadomo gdzie. Tak może być. Aha, i badania. Po tę alchemię chciałem iść. Aczkolwiek... O, przywileje handlowe. Tu też będę chciał iść dość szybko. Bo fundusze mamy. Fundusze mamy. Fundusze mamy i naukę mamy. Rzeczy, których potrzebujemy. Ale w pierwszej kolejności... O, alchemia. Bo tu stabilność na badacza, dobre. A tutaj 10% nauki. To najpierw idźmy. Taki plan mi się podoba, szanowni państwo. Jak tam poddajesz się, przodek, ty paździerzu jeden, ty. Aha, i znowu widzicie? Kurde, już się odbyła bitka. No come on, to nie jest dobry moment. Ten to przestrzeliwuje te góry, bo jest wyżej. Tego nie ruszam. Tego spróbujemy zajumać. Bo tymi, to ja mogę tego poczęstować. Tymi trzema. No jaki paździerz wytrzymały? No nie wierzę normalnie. Ile ja się będę z typiorem mordował? Stąd tego strzelę, ale on mi odda. I mnie zabije. Na tym polega problem. No, na dobicie to będzie dobre, ale nie teraz. Chyba, żebym tu ustawił. O. Chyba, żeby tu ustawić i w przyszłej turze jeden... A nie, to nie sięgnę, ale to się potem ruszę. To się potem ruszę. O. Tak możemy zrobić. Tylko się odmul, gierka. Dobrze, pyrgamy. Spokojnie jak na wojnie. Koniec rundy. O nie. Widzieliście to? Mało brakowało. No, pyrgamy. A, tylko że tam problem polega na tym,
Gdzie te jednostki gdzieś tam jeszcze są? No właśnie. No i co, ja ich muszę ganiać teraz przez te wertepy takie różne? No tu widać, że tego więcej jest. Ej, czy to nie jest przesada? Aha, tylko że ja ich stąd będę mógł naparzać. No dobra. No to pobawmy się tak. Tylko tego to już bym, kurde, chyba wolał właśnie schować i leczyć. I tego podobnie gdzieś tutaj schować i leczyć. No, tak zrobimy. Tymi będziemy atakować. I tego też by trzeba było gdzieś wrócić. No dobra, ustawię też ich tutaj. Tym też wyjdę. I tym też wyjdę. I może nawet tym też wyjdę. Tym też wyjdę? O kurde. Może stąd. Oto tędy. No dobra, podprowadzimy ich bliżej. I tu mamy jeszcze zawodnika. Zblokujmy to przejście jakoś tutaj. A tu ich z daleka będę naparzał. Bo to jest samuraj. No tak, to jest samuraj. To spokojnie. Tylko że to kurde trochę głupawe w gruncie rzeczy. Tu będę miał obydwie jednostki w zasięgu. A, widzicie, jest. Nie, no to jest niepoważne trochę, że to tak działa. Tu mi się skitrał, ja ich muszę ganiać, on atakuje, ja go muszę ganiać. A bitwa się przedłuża i nie zarabiam. No jest to jakiś taki element taktyczny, ale bym powiedział, że taki z deka naciągany. Stąd będę mógł pyrgać. Ostrzeliłeś, że kurczę w mordę jeża, panie kolego. Tylko że on mi odda, na tym polega problem. No tutaj na raty trzeba będzie przejść. I tu też na raty trzeba będzie przejść. No patrzcie, i będę musiał ich ganiać po całym świecie. No dobra, ciebie tu. To jest ranne, ale nie strzelę w tej turze. A to mi odda? Nie powinno. Nie powinno. No, powiem wam, że trochę to głupie. I kolejna taka runda, będę się z nimi użerał. Chyba żeby na automacie to zrobić w przyszłej turze, będzie się dało. No ciekawe, ciekawe. Ohoho, a może jednak nie będę musiał, a nie. Traktaty, myślałem, że się poddaję, bo coś tutaj było. Się świeciło. A jest jednak. Tutaj stan wojny. No tylko, że widzimy, kurde, no daje 3 koła. Ciekawe, ile on ma tego złota. Bym se poszedł. Bo to moje. A jego? A jego? Dobra, przyjmuję, bo to o to chodziło. Żeby to złoto zarobić. Jakbym go tam próbował dobić, to się boję, żebym stracił te jednostki. Może nie wszystkie, ale jakieś bym stracił. Bo musiałem go ganiać po tym świecie paskudnym. Tego typa oczywiście jeszcze dobijemy spokojnie, bo to Nok jest tu. I tutaj mam niedaleko, ale chciałbym najpierw pozbyć się całkowicie. O, to ta bitwa się będzie kontynuowała? Ciekawe. Pozbyć się całkowicie tego. Gilgamesza. Czyli utłuc mu ten Rotterdam. Jak jestem już tą armią tutaj, to mógłbym to zrobić. I wybrać się na Amsterdam i dopiero potem zająć się przodkiem. Jakbym miał to z głowy kompletnie. Złota 77. No nie ma dramatu, bym powiedział. Stabilność ładnie rośnie. Wszystko ładnie rośnie. Żywności tutaj nie mam. Ale to bym wolał sobie zrobić farmę. Farmę, a nie taki drogi budynek. Farma tańsza. Oj, 21 daje. Aha, bo tu w ogóle, tu też nie mam żywnościowych. Ale tutaj w tej przestrzeni to jest dobry pomysł, żeby zrobić takie żywnościowe. Chociaż ciekawe, co tu miałbym robić. Tu jest produkcji dużo, ale tutaj widzicie, ile tych produkcyjnych rzeczy ja już mam. Masakra normalnie.
Masakra, masakra. Tam się stabilność robi, tu się nauka robi. Halabardnik. O Jezu, nie chciałem ich robić. Chociaż wysłałbym ich na Amsterdam. A pal licho, niech się robią. Niech się robią. Stabilność dobra, nauka tutaj taka do ogarnięcia jeszcze. Tu się ludki będą zbierali, żywność za jedną turę, kolejny ludek. To jest pod port. O, ładnie to wygląda. To jeszcze jednego takiego. I co, tą armią bym poszedł na Amsterdam. No dobra, czyli zrobię sobie i Janczara, i Halabardnika chyba. Chyba sobie zrobię. Bo tutaj to przezbroję, to przezbroję. Muszkieterowie, ale to nie teraz, nie będę za nich płacił. To też na razie nie, bo nie... A czekajcie, bo to się do tych muszkieterów. O właśnie, to jest dobre. To jest dobre, 40, no. Właśnie, albo się poruszyć, albo zaatakować. I podobnie jak ten arkebuzer. No niemniej, to by było dobre. To by było dobre. No dobra, to jeszcze pokombinuję. Ale to tak, spokojnie, bo muszę te jednostki tutaj wyleczyć i dopiero będę mógł atakować dalej. O właśnie. O to mi chodzi. O właśnie, o właśnie. Tylko, że tutaj miałem kurde takich tych i patrzcie, poginęli. Poginęli. Dobra, to zdążę to zrobić jeszcze. To czego ja tutaj potrzebuję? Wiem, czego ja tu potrzebuję. Bo miałem tu połączenie zrobić. I miałem dopalić to obserwatorium astronomiczne, czyli tutaj potrzebuję osiedlówkę rolniczą dzielnie. Tu zrobię jeszcze jedną naukową i tu zrobię jeszcze jedną naukową. Tu rolniczą i tu dwie rolnicze. Taki był plan i go wykonam. Podobno planują zmienić tę stabilność, myślą o tym, inaczej to będzie działać trochę. W kontekście tych dzielnic. One teraz dają minus 10, a mogą dawać minus 5, ale będzie się to zwiększało wraz z kolejnymi dystryktami, które będą przylegały do danej dzielnicy. Także takie sprytne, takie bardziej fikuśne. Lubię takie rzeczy, także podoba mi się to nowe rozwiązanie. Jeden przemysł na pracownika. Czemu nie? Powyżej 300 mieć będziemy. Co my sobie będziemy żałować? I to też bym zrobił w jedną turkę. Tak? Myślę, że tak. Dobra, na razie zróbmy tak. Na razie zróbmy tak, szanowni państwo. Zobaczmy, co będzie w kolejnej turze. Czy ta bitwa tam będzie, czy nie będzie. Będzie, czy nie będzie. Nie ma już. No dobrze, to się leczymy i idziemy na Holandię, tak zakładam. No trochę tych jednostek chciałbym przezbroić. Ale kurczę, ciągle nie wiem, które. Nie no, te tutaj. Janczar. No parzyście by wypadało ich mieć. Czyli jakoś poprzestawiać. Ale na razie niech to się po prostu wyleczy. Nie będę kombinował. Ja się tym jeszcze pobawię w swoim czasie. To się leczy. No tu są te paździerze, kurde. Aha, pamiętam! Bo zauważcie, 970 do muszkietera, 970 do muszkietera. A to już kiedyś przezbrajałem i też majątek płaciłem. Także tutaj warto czekać z tym przezbrojeniem, jak ci na mnie śpieszy. To jest dobre, to jest bardzo dobre. No to się wyleczymy i lecimy dalej. Tym razem, kurde, będziemy Gilgamesza znowu bili. Znowu Gilgamesza. Bidulek. 193. Tu bym się, kurde, chciał jeszcze może dopalić. No tu też miałem jakąś twierdzę zrobić. Żeby się tu naparzać troszkę lepiej. O ile będą tu kolejne bitki? Będą czy nie będą? Stabilność? Spada stabilność. Ale proszę, tu mamy stabilność w jedną turę. Przyzwoita produkcja. Dla jednostek. Na pracownika. No to też mi się podoba. A tu na przylegające. To jeszcze tego... No nie wykorzystam jakoś szczególnie. Chociaż tutaj by też była fajna, wiecie jaka dzielnia? Stacja kolejowa. No. To też by było... Aha, bo tu mam te twierdze przecież.
I tu mam też bonusy do walki. Dobra, to tu nie kombinuję. Tu stację kolejową sobie kiedyś może zrobię. Tu by wypadało coś. Aha, tutaj rozrywkową kiedyś pewnie zrobię. Bo będzie... No, tu wychodzi lepsze, 15, tu 10, ale tu jeszcze zbudujemy też jakieś dzielnie i też będzie ok. Także spoko loko, nie śpieszy się. Nie śpieszy się, to by można też było sobie... A nie, to też stabilność zabiera. 15 wpływów daje, nie, tam damy rozrywkową. Ale jeszcze złota, złota potrzebujemy majątek. Tu jest 15, a jakbym tu dał 14, ja bym wolał tu wokół tego. Wokół tego. Chociaż tu bym sobie te dwa pola zgarnął i to też ma sens. Ale tu w kupie byśmy mogli robić te. Zakolejkujmy tam. To mi się wydaje niegłupie. Coś tutaj oferują. Pakt o nieagresji. No, to i tak w każdej chwili można chyba zignorować i wojnę wypowiedzieć, o ile tylko nastroje wojenne pozwolą, a z uwagi na to, że planuje się zająć Holandią, to jak najbardziej taki plan mi się podoba. No i kurde, znowu 36 minut nam zeszło. Ale ładnie, ładnie. To tak, trzeba to zsynchronizować. Jedną armią iść na Rotterdam, a drugą na Amsterdam. I się pozbyć tego paździerza. Raz na zawsze. Bo on w tym momencie ma miasto tu i tu. I to będzie jego koniec, jak te dwa zdobędziemy. I to mi się podoba. Tyle dzisiaj, szanowni państwo. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.